Katowice wspierane przez metropolię, a oprócz tego Lublin, Bielsko-Biała i Kołobrzeg. Jedno z tych miast zostanie w 2029 roku Europejską Stolicą Kultury. Zwycięzcę powinniśmy poznać w przyszłym roku. Paweł Jędrusik. O tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku ubiegało się 12 polskich miast. Z naszego regionu, poza Bielskiem i Katowicami, były to także Jastrzębie-Zdrój i Pszczyna. Liczyliśmy na to, uważaliśmy, że wykonaliśmy ogromną pracę z mieszkańcami. Mieszkańcy, którzy tak mocno zaangażowali się w tworzenie tego beatbooka, no wydawało nam się, że gdyby to nie doszło do skutku, to przejście do drugiego etapu byłoby to w jakiś tam sposób dla nas, można powiedzieć, nawet krzywdzące. Biorąc pod uwagę właśnie to ogromne zaangażowanie mieszkańców, biorąc pod uwagę to, ile środowisk Bielska-Białej przystąpiło do tego projektu, jak chciało wspomóc ten projekt, z iloma pomysłami wystąpiono. W Bielsku już zapowiadają, że biorą się do dalszej pracy i liczą na zwycięstwo i otrzymanie tytułu. Podobnie jest w Katowicach, a warto podkreślić, że do tej pory tylko dwa polskie miasta, Kraków i Wrocław, zostały wyróżnione tym tytułem. Przekonaliśmy jurorów na tym pierwszym etapie do naszej koncepcji play, bo sięgnęliśmy po hasło angielojęzyczne, ale bardzo wielowarstwowe, a mówiąc w skrócie, play to pewien powrót do źródeł kultury i przypomnienie, że kultura może i powinna być źródłem radości i dobrostanu psychicznego i właśnie wokół tego zbudowaliśmy nasz program, także program artystyczny, starając się, aby był jak najbardziej dostępny i przystępny. I bez względu na to, kto wygra, jedno jest pewne, wygrywa kultura i sami mieszkańcy. Ta Stolica Kultury robi dobrze w każdym mieście, no bo to jednak trzeba przepracować strategię, trzeba zrobić bardzo dużo konsultacji społecznych, trzeba przemyśleć program i swoją ideę i to bardzo dobrze rozwojowo robi dla każdego z miast, które w tym konkursie uczestniczyło. Teraz miasta, które znalazły się w finale, mają czas na uzupełnienie swoich zgłoszeń. Miasto, które zostanie Europejską Stolicą Kultury, poznamy w przyszłym roku.